Cześć Minecraft kumple, z tej strony Over i nie wiem czy wiecie, ale jeżeli w tym momencie nie zostawicie łapki w górę, to jutro z rana odcinają wam prąd. Tak, nie będziecie mieli prądu, więc nie będzie ani internetu, ani telefonu, ani komputera, nie będzie niczego. Więc lepiej w tym momencie zostaw łapkę w górę. Więc łapka w górę i oglądamy. I jeszcze przed odcinkiem chciałbym was wszystkich bardzo serdecznie zaprosić na mój serwer rgmc.pl i IP tego serwera będziecie mieli w prawym górnym rogu przez calutki odcinek. I na serwerze są takie tryby jak Survival 1.16.4, czyli największy survival w całej Polsce, zapraszam na niego bardzo serdecznie. Tryb Mega Drop, którego nowa edycja odbędzie się już 4 grudnia, czyli w ten piątek o godzinie 18.00. I naprawdę niech każdy sobie tą datę zapisze. 4 grudnia, ten piątek, 18.00, start Megadropa na RGMC. Megadropa, gdzie każdy ma VIP-a, kozackiego Megadropa. Zapamiętajcie. Jest również tryb Skyblock, czyli najlepszy Skyblock w Polsce. Prawie najlepszy. Tryb PvP, gdzie są kozackie klepy. I tryb Bedwars, który startuje już wkrótce. Tak więc mam nadzieję, że wbijecie na rgmc.pl i wbijamy, a ja na was będę czekał. Więc widzimy się wkrótce. Pa, pa. No to jesteśmy już na serwerze, jesteśmy na trybie Mega Drop na rgmc.pl. No i jak pewnie dobrze wiecie lub też nie wiecie, w sobotę odbył się koniec edycji całego Mega Dropa i dzisiaj właśnie jest ten dzień, kiedy ta edycja się zakończy. O godzinie 18.00 będzie niszczenie spawnu, więc postanowiłem zrobić bardzo ciekawą i ryzykowną rzecz. Co dzisiaj zrobimy? Dzisiaj wybiorę jednego gracza lub więcej, zobaczymy jak to się ułoży i dam mu opa. Tak, dam mu opa i potem będziemy go obserwować na niewidzialności takiej, że nawet on nas nie będzie widział. Po prostu będziemy niewidzialni, napiszę mu na przykład, że nie wiem, że idziemy do sklepu i po prostu będziemy go obserwować i zobaczymy, czy taki randomowy gracz, bo to będzie gracz randomowy, czy taki gracz będzie się zachowywał dobrze z tym opem, czy może będzie na przykład próbował zniszczyć serwer. No to musimy jakiegoś gracza wybrać. Ogólnie to ten typ chyba kopie na nukerze, więc wiecie co? Wybierzemy sobie cheatera. Jaki on ma nick? Jaskółkowate. Wybierzemy sobie cheatera, zobaczymy czy cheaterzy mają honor. Tu jest jakiś parkour, poczekajcie, to był taki pokój na sprawdzanie. O, tu jest pokój na sprawdzanie. On miał nick jaskółkowate. Dobra, tepnęliśmy cheatera, siema. Dobra, jest już obok nas. Tutaj, nie, nie jesteś sprawdzany, napiszę mu siema. Na helpopie, on może do mnie pisać, dobra, znak zapytania. Siema, zrobiłem włam na konto Overa. Albo nie. Siema, chcesz opa, bo jest rekrutacja. Siema, chcesz właściciela, bo jest rekrutacja. Dobra, dobra, ile masz lat? Zapytałem się go, ile ma lat? Dobra, zdałeś rekru, gratulacje. Koniec rekrutacji. Dobra, napisałem mu, że zdał rekru. Teraz mu dam rangę. Pex user jaskółkowate. No to jak mówiłem, dajemy mu już rangę. Pex user jaskółkowate, grow pset właściciel / op jaskółkowate. Dobra, jaskółkowate, masz już rangę, napisz coś na czacie. Dobra, ludzie, on już ma rekru, on jest właśnie, on ma wszystkie permisje. Patrzcie, ma właściciela, ma wszystkie permisje. Ja mogę niszczyć, tak, masz dostęp do wszystkich permisji. Tylko nie niszcz serwera, pamiętaj. Ja będę musiał iść do sklepu teraz, bo muszę kupić mleko dla żółwia mojego, bo mam żółwia i on je chleb i mleko. I muszę pójść do sklepu mu to kupić. Więc ja zaraz będę, a ty pilnuj serwera, papa. Pa. Dobra, i game od 3. Patrzcie na to i znikam. Raz, dwa, trzy. Zniknąłem. Teraz pan jaskółkowaty jest pozostawiony. Siema gracze, dobra, przywitał się z graczami. Co on robi? Poszedł na spawna. Jestem nowy właściciel, dostałem rekru. Na razie to się chwali, że ma właściciela. Co on będzie nam robił? Na razie sobie biega na spawnie, nic niby podejrzanego. Patrzy się, kurde. Chce. Aha, fajnie. Czyli taki. Naprawdę? Już po minucie pisze, kto chce bedrock? Nie, że on naprawdę będzie dawał bedrocka ludziom. Jezu, on rzuca bedrocka. Co on odwala? Ej, gdyby to nie był ostatni dzień edycji, to w tym momencie dostałby takiego bana. Dostałby bana na płytę główną na ten serwer. On rzuca bedrock ludziom na spawnie, patrzcie na to. Gdzie on polas? Jezu, on nie wiem.
A, on po prostu będzie każdą teraz bedrock rzucał. Czyli jak widzicie, pierwsza nauczka nikt... Bacony. Omygy. Pierwsza nauczka, jeżeli macie serwer, nigdy w życiu nie ufajcie randomom. Pamiętajcie, to widzicie, co się dzieje, gdy komuś zaufacie. On jest właścicielem około minutę i już zdążył rozdać stack bedrocka i bacony. To jest po prostu chore, że ktoś taki robi. Że ktoś takie coś odwala. I co, będzie graczom teraz bedrock rozwalał? Znaczy rozdawał? Taki będzie admin? Miał się zaopiekować, pisał, że mogę mu zaufać. I jak widzicie, tak się skończyło jego zaufanie. Co on robi? Jezu, nie! On będzie stował spawna. Nie mów, że on to będzie robił. Patrzcie, będzie stował spawna. Ej, ja mam go zban... Nie no, to jest ostatni dzień edycji w sumie, nie wiem. Ej, banowa, nie wiem, nie wiem co mam zrobić, bo nie chcę odcinka, dobra. Ja powiedziałem, że będzie mógł zrobić co chce, ja go nie będę banował. Ja go nie będę banował, naprawdę, zobaczymy co on zrobi. On ode mnie bana nie dostanie. Ja jestem uczciwy, setuję tego spawna, ale ja mu nic nie zrobię. Setował spawna. Zrobił set zero na spawnie, patrzcie jak to teraz wygląda dziwnie. On to zrobił. Ej, nie wiem co ja mam teraz zrobić, ja mam wyjść i powiedzieć, aby on to undo? Pisze, że sprzeda... Nie no, on jest jakiś niemożliwy. Setował właśnie spawna na zero i nadal rozdaje bedroki. Wiecie co? Mam pewien pomysł, jak możemy teraz do niego napisać, ale jeszcze trochę go poobserwujemy, co on będzie robił, ale mam bardzo fajny pomysł. W ogóle jakiś gracz spamie na helpopie, że on sprzeda bedrock. O, patrzcie, zatrzymał się, może coś pisze. Może coś pisze. Nie, nic nie pisze. A, teraz sobie postanowił bić graczy na PvP, tak? Naprawdę, on chyba nie mnie kłamał. Nie wiem, no nie wiem o co tu chodzi. Nie wiem o co chodzi. Chłop przyszedł i takie coś odwala. Co to jest? W ogóle jakiś kop sobie tu lata. Ten kurde wylatuje. Co tu się z tymi ludźmi dzieje? Czemu ludzie są tacy nieogarnięci na tym? Co jest z tym chłopem? Patrzcie, co mu się dzieje. Jakieś skrętówki dostaje na głowę. Dobra, ja mu się teraz pokazuję i wiecie co ja mu napiszę? Zobaczycie co ja mu napiszę. Game mode 1. Dobra, jesteśmy. MS... O Jezu, poczekajcie. Dobra, już jesteśmy. Gdzie on jest? Jezu Chryste, dobra, gdzie on jest? MSG, nie on, jaskółkowate, co ty robisz? TP jaskółkowate, co ty robisz? Co ty robisz? Miałeś pilnować serwer. Gdzie jest spawn? Rekru robi, tak, rekru kurde. Gdzie jest spawn? Natychmiast mów mi, gdzie jest spawn, człowieku. Gdzie jest spawn? Jezu, on jakiś rekru na czacie odwala, i to jakiś chłop przyszedł. Mów mi, gdzie spam, człowieku. Setowałem, bo robię nowy. Masz natychmiast zrobić. Jestem architekt. Architektować on sobie może klocki Lego, kurde, jak mu mama kupi na święta. Masz zrobić undo, albo podam cię do sądu za niszczenie serwera. Mam. Dobra. Muszę mu tak zagrozić. Może on ma 13 lat, więc prawdopodobnie się przestraszy. Więc napiszę po prostu, że ma zrobić undo, bo podam go do sądu. Bo naprawdę, no, miało być dzisiaj niszczenie spawnu. Nie chcę, aby taki ktoś go setował. Dobra, zundował, przestraszył się. Mówiłem, że się przestraszy. Dobra. A dlaczego rozdawałeś bacona i bedrocka? Zapytamy się go, dlaczego rozdawał bedrocka i bacona, ponieważ my to widzieliśmy i zobaczymy, jak się wytłumaczy nasz pan, kurde. No odpisz mi, kurde, czy on jest jakiś naprawdę nie tak? Czy on zamiast oczu ma jakieś, nie wiem co on ma, ręce z głowy, z czoła mu wyrastają? Takie cztery ręce ma chłop. No nie widzi, co ja piszę, bo to prezent od nowego właściciela. Ale wiesz, że tak nie wolno robić i za to jest degrad. A ja napisałem mu, że za to jest degrad, bo za to jest degrad. Zaraz, no to już są ostatnie chwile na serwerze tego chłopa. Zobaczymy, co mi odpisze teraz. Ale ja robię rekru na nowy admin, bo tu nie ma administracji, nie daj mi degrad. Dostajesz degrada. Dobra, to było na tyle jego przygody. Peksius. Jezu Chryste, loguje się na konsolę, poczekajcie chwilę, on teraz może setować mi cały serwer. Poczekajcie, robię cięcie, szybko się loguje na konsolę. Zaraz będę. Jezu Chryste, szybko, gdzie są te pasy do konsoli? Dobra, słuchajcie, już jestem. Gdzie on jest? Joc, jaskółkowate, Peksius, jaskółkowate, grope, set, vip, deop, jaskółkowate, dobra. Jezu, spawna musi...
jaskółkowate, MSG jaskółkowate, natychmiast oddawaj spawna albo idę na policję w tym momencie. On się boi tej policji. On się boi tej policji, znowu mu to napiszę. W tym momencie to jest karalne. Oha, over, mój tata to policjant, więc... Tu helper, helper nie wie co się dzieje, pisze XD na czacie. Jezu, unduj tego, jak unduj tego spawna, ja mu natychmiast daję dopa i daj mu bana. No unduj, unduj tego spawna natychmiast. Ja nie żartuję, pójdę na... Dobra, dop jaskółkowate, ban jaskółkowate, pa. Dobra, dostał bana chłop. Dobra, sytuacja naprawiona, już mu dałem bana temu typowi. Dobra. Uff, udało się, że mówiąc, przestraszyłem się w pewnym momencie, że po prostu chłopca jego spawna sytuje i jakiegoś laga spowoduje. Ale na szczęście tak się nie stało, udało nam się szybko zareagować. No i ten odcinek był trochę nauczką, aby nie dawać nigdy ludziom randomowo właściciela, bo takie rzeczy mogą się stanąć. Stać znaczy. No i co? Dziękuję wszystkim za oglądanie, przypominam wam, że nowa edycja Mega Dropa będzie 4 grudnia o godzinie 18:00. Mam nadzieję, że wbijecie, dziękuję wszystkim za oglądanie, stawcie łapkę w górę. No, pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Pozdro.